Przed odcinkiem tylko wspomnę, że są nowe wzory w sklepie. Obczaj je koniecznie, na pewno znajdziesz coś dla siebie. A jeżeli zrobisz sobie zdjęcie w koszulce i wyślesz, to może znajdziesz się na początku następnego odcinka. Link w opisie. Hej, z tej strony Dealer, czyli Karol, i w dzisiejszym odcinku z Minecraft 1.12, czyli Minecraft Ferajna 2, będziemy razem z Tricusem. Witam ci, Ricusie. Mnie? Siemanko. Siemanko. Dobra, więc było siemanko. Mam nadzieję, że jest łapka w górę twoja już zostawiona. Jeżeli nie, to zrób to teraz. Czemu nie? Oczywiście, że warto. O, słuchaj, więc tak. W karcie możesz znaleźć również wszystkie odcinki z tej serii Minecraft 1.12. Dziś ci zapraszam, jeżeli nie widziałeś poprzednich. Erdest, gdzie ty jesteś? No ja ciebie popylam schodami właśnie. Okay, się... Dobra, więc słuchaj, tutaj tego. Będziemy dzisiaj robić kilka takich bardzo ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką chcę zrobić, to jest wprowadzenie tutaj świnki. Tutaj musi być tutaj? Świnka. Tak, tu będzie, to jest klatka na świnkę. Na jedną? Tak, jedną świnkę, to nie jest farma, to będzie jedna świnka. A nie na trzy? Nie, na jedną, czemuś trzy świnki? Bo jest trzech braci knurów. No a to będzie czwarty tutaj, rozumiesz? A. No dobra, chyba że znajdziemy trzy świnki, to wtedy tak, będzie, bo dwie, to wtedy je rozmawiamy. Nie. To nie, w takim razie, słuchaj, więc na początku będziemy potrzebować jeszcze marchewkę albo ziemniak. A niestety nie mam nic, więc zaraz będę musiał znaleźć tam w farmie, a teraz tylko zespawnuję kurczaki. Co tu robi krowa w ogóle? Jak ona się tu znalazła? To jest dobre pytanie. Trzeba ją się jej pozbyć, okej. Co tam, Erdes, stukasz? Z czego stukasz? Przepraszam, bo ja ten... sprawdzam, czy moja klawiatura ma paprochy. Ma paprochy, czy nie? No nie wiem, stukam. No to w końcu stukasz, żeby znaleźć te paprochy. To ma paprochy, czy nie ma paprochy? No... Co tam MWK zbudował? Ale zmiana tematu, gdzie? W sensie... O kurde, jakiś... Ale o czym ty mówisz? Gdzie? Jak? Ale domek! Gdzie? W sensie, że ta świątynia mała, tak? No. A, no taka świątynia... Uważaj! Tricus! To nie ja! Nadal nie masz diamentowej zbroi? Mam diamentową zbroję, ale nie noszę. Nie wodzisz się taki, nie jesteś burżuja. Bo mi szkoda jest diamentowej zbroi na takie zwykłe wypady. No dobra, może to gdzie nie nic głupie. Mi się nie stanie. Może to nie głupie, to ja założę sobie mój drugi secik, bo zobacz, tutaj mam taki fajny... Widziałem, fajny... nie musisz mi mówić, no. No dobra, to co założę... ty myślisz? Założę sobie to, tylko może się nie rozebrać. Nie gram pierwszy raz na ferajnie, dealer, no. Słyszałem, że grasz pierwszy raz na ferajnie, to przepraszam. Tak, i bym miał diaksowy miecz. No, ukradłeś go pewnie komuś, przyznaj się. Tak, a widziałeś nowy domek do Knesa? Nie, o czym ty mówisz? Serio domek do Knesa? Znaczy zbudowałem mu, ale to nie będę w sumie mówił, bo straciłbym odcinek. Aha, okej, okay. Słuchaj, to my zajmiemy się jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą dzisiaj na odcinku, bo zrobimy Kamila Ślimak, okej? Okay? No. To jest bardzo ważne, Kamila Ślimak, ale dobra. Zacznijmy od tego, od czego mieliśmy zacząć, czyli od marchewki albo ziemniaczka. Czy ty konkurujesz się z MWK? Z czym? No... On ma kaktusa i kaktusice, a ty ślimaka i ślimaczyce? Ej, w sobie to podobne, nie pamiętam o tym. Nie wiem, widzowie mi spomowali. Ja myślę... Widzowie mi spomowali, że hej, zrób Kamilę no, ślimak. Widzowie ściągają od MWK-i. Widzowie, czemu to robić? Ej, w sumie nie pomyślałem o tym, że się tak wygląda. Ja o tym od razu pomyślałem, tak? Że od niego zrzynasz, kompletnie, no. Ja kompletnie pomyślałem w ten sposób. No ale dobra, no to zrzynamy od MWK-i. Chodź, musimy zrobić Kamilę ślimak, ale najpierw ślimaszyce czy ślimak? Jak ją nazwać? Co? Kamila Ślimak czy Kamila Ślimaczyca? Kamila Ślimak. Śmieszniej brzmi ślimaczyca, bo brzmi jak choroba straszna. Nie, to ślimak nie będzie. Uważaj! Dobrze, Harry czekaj, stary. Harry Potter tu jest. Dwóch świnka. Harry Potterów. To... O nie, Harry Potter. Nie wiem, co jest dobra nazwa na to, ale ogórek, no stary! Świnie zabijesz! Ona ledwo żyje chyba, knura nam cały zamordować. Żyje? Nie wiem, czy żyje, na razie morduje. Nie ma już świni. Nie ma świni? Zabiłeś ją? Nie, sam... Creeper ją wysadził. Ale ty wysadziłeś Creepera! Kolejny raz wysadziłeś Creepera! Ernest! Czemu wysadzasz te Creepery? Ja. To nie ja! No jak nie ty? To kto? Przestań! No ty przecież się tam biłeś, ja byłem na schodach! No jakoś z nikim innym nie mam tyle problemów. Ale... z tobą. Ej, ale czemu w ogóle mieliśmy ten dzień zrobić? No to... masz łóżko? Nie. A ty? No, mam łóżko, no teraz idziemy spać, no. A co ze świnią? No nie masz świni, zabiłeś świnię. Jak to? Ernest. Ty zabiłeś, Creeper zabił. Ani razu. No, krycie jest wieloma osobami ferajny. Nikt z... Nie, z tobą już miałem takie sytuacje, z nikim nigdy nie miałem takiej sytuacji. Jak to wytłumaczysz? Jak to wytłumaczysz? Creepery nie lubią jeży. Chodź na górę.
Bo to jest tak, creepery boją się kotów, a atakują jeże. Nie czaisz? Czemu obok ciebie? No bo nie mam wyboru, a tu są potwory, więc nieważne, gdzie śpimy. Idziemy nocą, RDS, nie marudź. Czekaj, bo ja muszę ostatnio mieć specjalne warunki, żeby spać. Gdzie ty jesteś? Nie idziemy spać, idziemy nocą. No chodź! Idziemy nocą, RDS. Nie chcę z tobą iść spać. Zabiłeś świnie, zniszczyłeś mi drugi raz odcinek. Idziemy nocą, Ernest, a najpierw idziemy do owiec. I nie wchodzisz do farmy owiec, bo już raz rozwaliłeś. A mogę zobaczyć? Nie. Już nareperowałem. A naprawiłeś ją? Tak, naprawiłem ją. Jak ty to zrobiłeś niby? A nie. Nie mam mięsa, powiedz, że masz mięso, Ernest. Ta, po takich obelgach jeszcze mam ci mięso dawać. No ale nieważne, nie było pytania. Mogę ci dać mięso zombiaczka, bo zabiłem. Nie chcę. Pewnie creeper zabił w pobliżu. Dobra, czekaj, bo... O nie mam różowego... Dobra, tu jest jedna różowa owca, za mało. Więc i tak jeszcze idziemy na górę. Tak, zrobimy różową wełnę. A właściwie różowy barwnik, po pierwsze. A potem będziemy robić taką magię jak zbieranie mięska. Musimy zrobić sobie jedzenie, bo niestety RDS nie ma czy nas poczęstować. RDS, gdzie jesteś? Co? Gdzie się szlajasz? Ja nie mogę znaleźć wejścia. Wejścia do? Wejścia do świni. Do jakiej świni? Czekaj, cii. Czy ty jesteś na którym wzgórzu? Nie, cii. Przestań mnie przezywać, okej? Okej, nie przezywałem cię, ale okej, dobra. Czekaj, no nie mogę znaleźć tak wejścia. W ogóle, widzowie, którzy nie oglądają live streamów, tylko chcę pokazać, że tu jest przejście i tu... Dealer, chcesz coś zobaczyć śmiesznego? Co rozwaliłeś? Czy... Nie, chodź. Gdzie chodź? Pokażę gdzie? Ci coś śmiesznego. Ty jesteś... Chodź szybko. Ale gdzie ty jesteś dokładnie? Jak tam jak iść? Wychodzisz tam, gdzie świnka umarła. Co zepsułeś? No potem chodź. Tu. No chodź tu, zajęty jestem. Chodź, no muszę zajęty ci pokazać. Jestem. To bardzo pilne, zrozumiesz jak zobaczysz, chodź no. Jak skończę znajdować szybko, rzeczy... Szybko, nie! Daj mi spokój, muszę najpierw zrobić wełnę! Dealer. Wełnę biorę, daj mi dealer. Spokój. Nie. Dealer, przestań. Biorę wełnę, dealer. Biorę rzeczy. Chodź. Daj no mi, chodź tu. Daj mi oddychać. Proszę, chodź. Daj mi oddychać. Przyjdź. No idę do ciebie, Deklu, no, tylko muszę najpierw zajeść mięsko. Albo... Czemu nazywasz mnie tak brzydko? Męczysz. Przykro mi jest teraz. No mi nie jest przykro, jak mi rozwalasz co odcinek coś. Dużo jest świn na serwerze. Dużo jest rzeczy zniszczonych przez ciebie, to przyprowadzisz mnie tutaj pod to. Przestań, no. Ja nic nie zniszczyłem, to ty mi niszczysz dzieciństwo. Nie. I miałeś do mnie przyjść. No, idę do ciebie, idę. Bo coś jej ważnego jest tutaj. Gdzie, co no co zepsułeś? No już jest. No chodź. Świnie znalazłeś? Nie. No coś lepszego. Jeszcze. Znalazłem tamtą świnię, która była, patrz, widzisz? Nie, tu jest druga świnia, Ernest. Ale chodź tu, zobacz. Masz dealer. Powiedz, że masz, okej, okay, nie masz. Dealer, nie. Patrz tu. Nie, patrz, nie chcę tu, mieć tego bekonu, idziemy z tą świnią. O nie, zabrałeś świnię? No zabrałeś świnię, bierzemy świnię na górę. Nie masz lambola, nie? Nie masz smyczy. Co? Nie. Okej, okay, zrobimy tak, wiesz co? Ja a nie umiesz jej prowadzić noś z marchewę? No właśnie zrobię to teraz, idę po właśnie wędkę. Ty nie przyniosłeś marchewy? Nie, myślałem, że ją przeniesiemy na ziemniaka. Że nie wiedziałem, że w ogóle jest świnia jeszcze druga, po pierwsze. Gdzie ty ją znalazłeś w ogóle? No ty ją teraz znalazłeś. Nie znalazłem, ja znalazłem bekon. Nie udawaj, widziałeś ją na pewno. Dobra, więc... Nie widziałem tej drugiej idziemy świny. Po siodło. Trzeba nie zaporadzić, słuchajcie. Jak to poradzić sobie, więc tak, siodło... Kijek, marchewka. O Boże. Kijek, jakiś. O kurczę, mam nadzieję, że nie umrę. Ale na szczęście mam ten totem. Dobra, to spoko. I marchewka. O co jeszcze tutaj mam? Jak o, się, 20... jak się daje. Jak się to robi, Ernest? Jak się robi marchewkę z kijkiem? Znaczy. No, bierzesz pewnie patyk i marchewkę, nie? Nie. No trzy patyki i pod nimi marchewka. Nie, bo to się robi tak, że Ernest jest wędka i się z wędką jakoś to robi. A. Ty wiesz co zrobimy, Erneście? Czekaj, zobaczę gdzie ja mam slime bale. Zrobimy to inaczej, zrobimy to troszkę okrągłą drogą, okej? Okay? Mhm. Dobra, po prostu wezmę, zrobię... Lasso i tym lasem przeprowadzimy tą świnkę. Jak to lasso? Normalnie na lasso weźmiemy świnkę, na smycz. Nie ma lasso w Minecrafcie. Na smycz w sensie, wiesz, rozumiesz. A, no. W sensie ta linka po prostu. Tak, linkę, tylko jak ci się to robi? No ze slimebola. No slimebola i tego to wiem, ale czekaj, wpiszę lead. Okej, okay, w ten sposób. Dobra, to mam już to, proszę bardzo.
odkładam, odkładam. Healer, jestem głodny. Zamko. No to zjedz coś. W prawdziwym życiu. No to... Po odcinku zjesz coś, tak? Dobra, już jest dzień, Ernest. Możemy iść na wyprawę. A masz płyty? Nie, Ernest. Idziemy po Kamila Ślimaka, ponieważ bardzo dużo osób może nie wiedzieć właściwie, o co chodzi w tym odcinku. Czemu my idziemy do jakiegoś innego Ślimaka? Przecież może większość z was zdawać się, że jedyny Ślimak na serwerze to jest ten Kamil Ślimak, który znajduje się tutaj. Otóż nic bardziej mylnego. Tutaj mamy Kamila Ślimaka, ale Doknes w ramach swojego trolla go zniszczył i... zbudował zupełnie gdzie indziej, Kamila Ślimaka. A ty mówisz, że ja niszczę. No okay, Doknes niszczy. No Doknes też niszczy. Ty i Doknes niszczy, nie trzeba bana wam dać po prostu. Więc tak. Co? On zniszczył Kamila Ślimaka, ja go odbudowałem i potem się dowiedziałem, że tego Kamila Ślimaka przeniósł, a nie tylko zniszczył. Po prostu i ukradł. Po prostu go przeniósł. Nie porwał, tylko przeniósł i dlatego też, żeby nie było dwóch Kamila Ślimaków, na serwerze zrobimy Kamila Ślimak z Kamila Ślimaka. O kurczę, to dobry pomysł, też ci porwę Ślimaka. Nie, już nie będziemy robić trzeciego obojniaka. Chodź, RDS, idziemy. Ale mnie atakują jakieś dziwne zombie na pustyni, nie widziałem takich jeszcze. Jedziemy, nigdy. Biorę mojego osła do Knesa i jedziemy. Jedziesz ze mną, czy ja sam jadę? Ja jadę. Idź. A masz konia? Nie, nie mam konia, bo mi wszystkie ukradłeś. Ja? Tak, zabiłeś mi konia. Jednego! No to... Ty jednego, ktoś inny jednego i proszę bardzo, nie ma dwóch. Ja jednego zabiłem, nie czemu ma trzech. Czemu jeździsz na ośle? No bo nie mam koni. To nie jest kanibalizm jeździecki? Nie, nie jest kanibalizm jeździecki, idziemy. Mogę ten z tobą osioł pojechać? Nazywa się Doknes. Nie. Ej, ale ja mam trzy piękne białe konie, mogę ci jednego sprezentować. Nie, do, nie, po prostu wsiądź sobie na jednego i będziemy po drodze, okej? Okay? Dobra, będzie cacy. A dokąd my jedziemy? No, do farmy kaktusów, okej? Okay? To weź iść do siebie. Ej, ale nie oglądaj mojej czaszki, dobra? Okej, okay, Ernest, a co powiesz o spawnie? To ja popsułem, wiesz? Wiem, że to ty popsułeś. Właśnie dlatego cię pytam, Ernest. Właśnie dlatego cię pytam. Ale czemu ktoś... Ale ja dałem tu tylko jeden TNT! Słuchaj, dałeś jedno... Ktoś musiał dać więcej. Ernest. Po moim TNT by się to tak nie rozwaliło. A jednak. To nie ja zrobiłem, no. Na pewno nie ja wszedłem w to TNT. Może dlatego, że ja wszedłem, dlatego, że ono było na spawnie. Jak się spawnowałem, to od razu wysadziłem wszystko. Jak mogłeś się zespawnować przy spawnie, a nie przy łóżku? Dlatego, że mi ktoś łóżko zniszczył, Ernest. Ktoś mi zniszczył łóżko, a zespawnowałem się na spawnie. Nie wiem, kto mi zniszczył łóżko. Wolę nie pytać. Kto mi zniszczył łóżko, jest taki śmieszny. Ja idę... Mogłem ja ci zniszczyć łóżko, żeby tak się stało, a potem cię zabić, ale to dobry jest, zrobię tak niedługo. Okej, okay. Spoko. Ja idę do farmy kaktusów. Za farmą kaktusów, Ernest, znajdziemy lasek brzozowy. W lasku brzozowym kryje się ślimaczyca kamilica. Jaki ten? Jakie kaktusy? Znaczy, no, farma kaktusów jachimoza, tak? A, jachimoza, tam, dobra. Tam jest lasek brzozowy, a w lasku brzozowym kryje się... Kamilica, ślimarzyca. Prostu... Jestem od ciebie szybszy, dealer. Kamila. No bo ja jestem na ośle, może dlatego. A ja na koniu. No właśnie. Więc, ale osioł może pomieścić jakieś itemy, jak się schowa skrzynki mu. Proszę bardzo. Widziałeś o tym w ogóle? No. Aha. Po to chyba są osły, nie? No dobra. Żeby wozić to bołki. Dobra. To nie jest kamień, tylko podróbka. Ja tak napisałem na live, ale nie, to nie jest podróbka, to po prostu jest Kamila. Ślimarzyla. Dobra, więc pyk, dobra. Budujemy z tego Kamilę, zmieniamy płeć. Więc myślę, że... I ty się spiąłeś, że ja ci świnkę zabiłem, znaczy sam sobie zabiłeś, jak tutaj jest 10 tysięcy świni jachimozo. Ale są one daleko, Erdest. Są daleko, bardzo daleko. A gdzie ty jesteś? Ja jestem przy Kamilicy Ślimarzycy. Bo jestem przy... Ja jestem w lasku brzozowym. No to ja też jestem w lasku brzozowym. Szukaj, a znajdziesz mnie. Nie wiem, czy chcę. Buduję kokardkę. No chcesz, chodź. Okej. Okay. A nie, nie mogę zbudować kokardki chyba, bo muszę najpierw... Okej, tak zrobimy. Ale to. Gdzie to jest? Pyk. Dealer, nie mogę znaleźć. Kamilica ślimarzyca. Dealer cierpie. Nic nowego. Ojejku, serce mi pękło przez ciebie. Może tak to dzień. Dalej. Co to za brzydki biały dom tam jest? To jest twój dom. Nie. Jest biało-różowy. Co tu jeszcze robić? Biało-czarny taki tam jest po lewej stronie. Zrobić niżej jedną kratkę, zrobić jedną kratkę niżej. O, tutaj jest jakiś ślimak. Tutaj, to jest tak, kamienica ślimarzyca, tylko że trzeba ją przestawić. Zniszcz to jest ten przykre, co jest napisane na tym. Ja wiem, to możesz zniszczyć znaku. Ten napis. Jak nie jestem w tym dobry w niszczeniu, wiesz? Zauważyłem.
Zauważyłem, naprawdę, zauważyłem. Myślę, że to twoje hobby jakieś, nie? Czy źle zrobiłem? No, no, no właśnie. Grifowanie, trollowanie, no spoko, spoko. Ej, gdzie mój koń? Zostawimy, nie mam pojęcia, gdzie twój koń. Ej, ale ja przyjechałem na tym koniu przecież. No to pewnie wiesz, gdzie twój koń. Ale jak z niego zszedłem, to zniknął. No to musisz wyjść i wejść na serwer. A tu jest twój koń, tu jest gdzie? Twój koń, jest na twoim koniu. A, ty, a, dla mnie jest niewidzialny. No to musisz wyjść i wejść na serwer. W którym miejscu on stoi? No tu, gdzie ja stoję właściwie, o tu. O, wszedłem w konia twojego. Nie możesz wziąć? Nie, nie, nie? Nie. No to wyjdź i wejdź. Ojejku. Okay. A ja go nie odzyskam. O jest! Co zrobić jeszcze Kamili Marzycy, żeby była idealną dziewczyną? Co byś chciał zrobić, żeby była idealna dziewczyna? O, ja wiem, co potrzebują idealne dziewczyny. Co? O, taką pizzę. Pizzę? Ja lubię, jak mi dziewczyny dają pizzę. Ja zrobię jej... zrobiłem jej czerwone, ponętne usta. Może być? Będzie nimi jadła pizzę? Tak, i okrągłości. Zobacz, to jest okrągłość właśnie, to, to na górze. Okay. A to nie, to nie jest kwiatuszek? Nie, to nie, 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 coś innego. Zresztą czekaj, to nie jest okrągłe. Zmniejszam oczko, dobra. Zrobiłem piękne, czerwoną szminkę tutaj. To są usta, tak. To są usta. Ej, a może przerobić to na różowe? Co myślisz? Ej, a może nie. Nie? Czemu? Nie no, tak naprawdę fajny pomysł, ale no chciałem być chamski. Dzięki Ernest. Dzięki, proszę. Zmieniłeś się, kiedyś taki nie byłeś. Taki niemiły. Dobra, odstawiamy. A, no to dzięki, przez to, że mówiłem, nie poznawaj mnie z Doknesem, bo będę taki jak on. No właśnie, zaraził cię doknesowaniem. Dobra. Kamienica Ślimarzyca, jest śliczna kobitka. Ślimaczyna. Dobra. Okej. Co za dźwięki właściwie? Nie wiem, czy pytać. Tu mieszka Kamila Ślimarzyca. Ślimaczka. O, udało się, patrz, widzisz? Ja bez żadnego wszedłem tutaj. Skoczyłem z konia na ten blok. No dobra, to cię cieszę. Ale to nie jest niezłe? To jakieś rzegięcie na pewno. To, coś tam, to możesz pisać do CV sobie, jak będziesz szukać pracy, to myślę, że się przyda. To możesz jeszcze zejść z tego konia? Tak bez... Ała, czemu mnie zrzuciłeś? Tak bez trollowania chciałem powiedzieć. Dobra, więc spoko. Nie udało się niestety, ale wracamy na górę i tutaj kończymy to. Dobra, Kamila Ślimarzyca. A ja z kota, z konia. Stary, przestań latać. To nie ja. No wiem, że to nie ty, ale ty latasz i nic nie widzę. Jak biegasz. Przestań biegać, Ernest. Widzicie? Dealer na mnie wszystko zwala. Czy ja powinien kręcić odcinki bez niego? Dobra. Więc... Ej, nie piszcie, że tak. Tylko. Napiszcie tak albo nie, napiszcie, bo ja nie wiem. Dobra, więc tak, to jest nie. Kamila Ślimarzyca, jest śliczną ślimaczką i myślę, że powinniście ją docenić za to, jaka piękna jest. Dobra, i jeszcze może zrobimy, o, to będzie jeszcze fajny pomysł. A mogę ci pomóc? No tak, możesz rozwalić tą wełnę czarną resztę. Tak? Tak, czarną wełnę możesz zwalać. A ten, a szybciej będzie, jak ją podpalę? Nie, nie, bo zniszczyć inne rzeczy i odbudowa tego zajmie na dłużej. A. Ja no na to górze, zrób na prawo, zniszczę na prawo, okej. Okay. Ale jesteśmy super teamem, dealer. Tak, jesteśmy super jak teamem. Na Bed Wars. Dokładnie tak, więc to jest gotowa Ślimarzyca, Kamilica, Kamila Ślim. Kamienica? Masz kamienicę? Tak, mam. A zamieszkasz w niej ze mną? Nie. To będzie nie kamienica Minecrafta. O nie! Troll! Troll na ferajnie. Nie tak serio, to myślę, że spotko wygląda i możecie się wypowiedzieć w komentarzach. A czemu ona jest tutaj? No bo Doknes ją tu przyprowadził. Na zadupił jakimś. No bo Doknes tu przyprowadził. Tutaj nikt nie mieszka. Doknes ją porwał. To tu mieszka ona. I to jeszcze obok jest jakiś taki kurde brzydki dom oporowo. Jaki dom? W sensie twój? Czy... Nie. Okej. W sensie widzisz tam? Nie, gdzie? Ja ci pokażę. W sensie nie wiem, nie mam pojęcia, czy to jest dom od samego początku. Czyj, który? Zaraz ci pokażę. Czy ty idziesz do bo ja zbudowałem domek dla bezdomnych, nie? A... O Jezu, śmieszku! Co, czekoladę? A to rzeczywiście bardzo bliska czekolada w sumie ma Kamilica. Kamilica, Kamila po prostu. Nie wiem jak nazywać naprawdę. Patrzcie, robię most. Najgłupszy most świata, ale naprawdę nie chce mi się niego robić. Okej, okay. Udało się i... A co teraz robimy, dealer? Kończymy odcinek, Ernest. Kończymy o nie. Odcinek. Co? Chciałem, coś jeszcze zrobić? Coś chcesz jeszcze powiedzieć? A w ogóle bardzo ładny most zrobił, czekaj, pokażę wam wszystkim. Serio, jest ekstra. Zobaczcie, jak się przyjeżdża tędy, tym przejazdem, to, uwaga, uwaga,
O, to. Super wygląda według mnie. Możecie napisać, czy wam się podoba. Mnie osobiście bardzo. No, serio, tylko te dziury wszystkie od creeper. A nie, nie są od creeperów, to są po prostu dungeon. No dobra, to wszystko jest zbędne. I słuchajcie, niedługo będziemy kontynuować Ferajnę. Livestreamy wznawiamy od 9:30 we wtorek. Wracają livestreamy codziennie z Ferajny, więc będzie fajnie, jeżeli wpadniesz. Plus będziemy zajmować się mob spawnerem, ponieważ pod moim domem zrobiłem już zejście do tego. Znajduje się kopalnia, to jest w miarę oczywiste, to nie jest nic ciekawego. Ale znajduje się również portal do Endu, co już jest bardziej ciekawe, ale jeszcze myślę fajniejszą, znaczy nie, w sumie nie wiem, czy fajniejszą wiadomością. Co to ten Pops Browder? Co? Pops Browder? Mobs Spawner. A. To, tak, to Mobs Spawner jest i bardzo fajna sprawa z tym Mobs Spawnerem, ponieważ, trzeba by muszę zwalić osła, dobra. Ponieważ po prostu przerabiamy go na farmę exp, a nie wiem, się to Mob Grinder, chyba tak to się mówi. Brzmi tam, trochę jak imię i nazwisko, nie? Mob Grinder? Bobs Browder. Tak, dokładnie tak. Więc dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka, tobie dziękuję. Jeżeli się podobał, łapka w górę koniecznie, bardzo mile widziana. Jeżeli wpadniesz do sklepu i kupisz koszulkę, to koniecznie wyślij zdjęcie siebie właśnie w niej, ponieważ są nowe wzory, myślę, że fajnie, jeżeli obczaisz, bo na pewno znajdziesz coś dla siebie. Więc pa. Zapraszam do Tricusa na Instagrama i trzymajcie się, do usłyszenia. Do Tricusa na Instagrama? Też. A, pa.